Dziś mam dla Was listę anime, których akcja częściowo lub w całości rozgrywa się w przestrzeni wirtualnej. Zwróćcie uwagę, to nie jest ranking isekajów. Na ten przyjdzie jeszcze czas. Startujemy. Miejsce 10. Neto Geno Yome. Zaczynamy od standardowej haremówki. Bohater jest graczem MMO i należy do małej gildii, ma też wirtualną żonę. Pewnego dnia cała gildia spotyka się w realu i okazuje się, że wszyscy jej członkowie chodzą do tej samej szkoły, a rzeczona żona jest piękną dziewczyną, która nie widzi różnicy pomiędzy rzeczywistością a światem online. Ciekawy projekt podejmujący temat odrealnienia na skutek zbyt długiego przebywania w sieci. Miejsce 9. Sword Art Online. Pozycja znana chyba każdemu, opowiadająca przygodę nastolatka uwięzionego w wirtualnym środowisku. Sao ma wielu zwolenników i przeciwników. Ma są zalet i wad. O tym, czy to dobre czy złe anime, można by debatować w nieskończoność. Lecz żadne spory i dysputy nie zmienią faktu, że przygody Kirito zapisały się w historii jako tytuł, który spopularyzował trend przygód rozgrywający się w przestrzeni komputerowej. Miejsce 8. Bofuri. Oto przedstawiam najsympatyczniejszą parodię gatunku. Kaede, która kompletnie nie umie w MMO, zaczyna swoją przygodę z grą sieciową. Jako że boi się bólu, wszystkie punkty ładuje w defensywę. Nie mija dużo czasu, a jej postać staje się niezabijalna i dokumentnie niszczy balans gry. Bofuri jest dlatego fajne, że odbywa się na pełnym luzie. Nie ma tu walki o życie, ratowania przyjaciół itp. Pełen chillout. Polecam. Miejsce 7. Summer Wars. Tu mamy coś jakby super internet zwany OS. To cyfrowy świat oferujący masę funkcji jak gry czy zakupy. 17-letniemu Kenjiemu, który jest bardzo uzdolnionym matematykiem, pewnego dnia ktoś przesyła, jak podejrzewa, zagadkę matematyczną. Rozochocony chłopak podejmuje wyzwanie i łamie kod. Niedługo potem okazuje się, że ten kod zabezpieczał portal OS. Resztę chyba możecie sobie wyobrazić. Pomyślcie, że zhakowaliście Google'a. Miejsce 6. Axel World. Akcja ma miejsce w niedalekiej przyszłości, gdzie technologia poszła na tyle do przodu, że rzeczywistość rozszerzona stała się częścią krajobrazu. W tym anime mamy świat rzeczywisty, rozszerzony i wirtualny, a akcja jest całkiem wartka i rozgrywa się w każdym z tych uniwersów. No i trudno znaleźć inny przyzwoity serial, gdzie prosiaczek zdobywa księżniczkę. Chociaż ja tam bym nie chciał takiej księżniczki. Miejsce 5. ID Invaded. W tej serii będziemy mieli do czynienia z oddziałem stróżów prawa, wykorzystującym technologię przyszłości do nurkowania w umysły, zwane tu studniami, niebezpiecznych przestępców. Taka studnia jest zwykle mocno abstrakcyjnym miejscem, a sami nurkujący też nie są całkowicie normalni. To pierwszy serial w tym zestawieniu, oferujący cięższy klimat, który szarga nerwy. Coś w sam raz dla amatorów pozycji sensacyjnych. Miejsce 4. Nedjiu no Susume. Czy w sieci można znaleźć miłość? Nie odpowiadajcie na to pytanie. Nedjiu no Susume to właśnie taka historia, gdzie młoda kobieta rzuca karierę i ma cel spędzić resztę życia, huncąc slajmy i gobliny. Zatracając się w grze, zdobyła w pewnym momencie przyjaciela, z którym powolutku zaczyna ją łączyć coś więcej. Nadzwyczaj ciepła i subtelnie zabawna komedia romantyczna. Jeśli macie czas, zapoznajcie się. Miejsce 3. Smoki piegowata księżniczka, a po naszemu Belle. W tej produkcji mamy zamysł bardzo podobny do tego z Summer Wars. Tu również uświadczymy wirtualny portal oferujący pełne zanurzenie i śledzimy przygody licealistki, która zdobyła w nim niezwykłą popularność dzięki temu, jak śpiewa. Na pierwszy rzut oka anime to taka piękna i bestia w sieci, ale fabuła okazała się znacznie mniej pospolita niż można by oczekiwać i poruszyła poważniejsze problemy. Miejsce 2. Lock Horizon. Podobnie jak w Sao, tu również mamy bohaterów, którzy zostali uwięzieni w cyfrowej rzeczywistości. Jednak głównym problemem serii nie jest przeżycie, lecz samo życie. Zapobiegnięcie anarchii, powołanie instytucji władzy, ustanowienie prawa. To anime jest o tworzeniu społeczeństwa od samych podstaw. Lock, jak dla mnie, to najlepsza bajka przedstawiająca survival w realiach gry komputerowej. Miejsce 1. Wirtualna Lane. Anime przybliża nam codzienność cichej, introwertycznej nastolatki. Pewnego dnia Lane otrzymuje wiadomość mailową od koleżanki, która jakiś czas temu popełniła samobójstwo. Jest to przyczynek, przez który dziewczyna zaczyna zagłębiać się w cyfrowe środowisko. Nie siadajcie do tego anime zmęczeni.
Lane niespodziewanie chwyci was w swoją paszczę, przeżuje i wypluje, a wy nie będziecie ogarniać, co się wam przytrafiło. Niezwykle mózgotrzepny tytuł, po seansie którego już nigdy nie przejdziecie obok buczącego transformatora obojętnie. Serdecznie polecam. No i to by było wszystko. Konis, a gdzie jest Overlord? Zapytałem, gdzie jest Overlord? Konis, słyszysz mnie? Halo?